Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Songs of the Forest. No i tak, głodujemy. Jest tragedia, jeżeli chodzi o jedzenie. Nie ma żadnej zwierzyny tu w okolicy. Widzę, że są jakieś rybki. O nie, 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 nie. Kurwa, traf. Headshot. Pokój ci to było. I chyba nam zostaje jedyna szansa taka, że go... O kurwa, co to było? Ale mnie wydygał. Nie, oni są za cisi. Nie da się ich poświartować? Da się. Nie wiem, czy noga nie wpadła do wody, no. Noga... Rough Collected. Jeżeli naprawdę już będzie taka lipa, to nic mi nie zostaje, jak po prostu zjeść Hannibala. Chodź tu. Dobra, umarł. Nie da się ręki? Odciąć da się rękę odciąć. A co jakieś jedzenie? Ciebie to nie chcemy. Głowy jeść nie będziemy. Nie wiem, czy jakiś sanity tu nie spada przez to. Ćwiartujemy i jakich będziemy potem jeść. Oczywiście musimy ściąć drzewo. Znów noga odleciała pod mapę. No nie, no. Chodź na otwarty teren. Kadłubku. Już nie mogę mieć więcej rąk. Jak znajdziemy coś do jedzenia bardziej treściwszego, to jak najbardziej z tego skorzystam, ale jak nie znajdziemy jednak nic treściwego, no to nic nam nie zostaje jednak, jak zjedzenie ręki. Kurde, jakie one są dziwne. W ogóle walki tutaj jest, też walka jest tutaj strasznie dziwna. Czy w sumie deforestowa, ale dziwna. Dam sobie chyba spokój. Chcę coś zjeść i pójść jeszcze do jaskini. Ale nie mogę tego zrobić, bo nie mam jedzenia. Dlatego naprawdę chyba zjemy jednak tą rękę. Trudno. Żadnej zwierzynki nie widzę. Mam konserwę, ale nie mogę ich otworzyć. O, zajączek. Dużo zajączków. Może jednak będzie żarcie. Znając nie. Chyba zwiał. Chyba zwiał niestety. W tych krzakach naprawdę ciężko jest je zauważyć. Tam jest zajączek. Pierdolca dostał chyba. Kurde, weź się pojaw. Naprawdę nie widziałem cię. Ignoju. Trzeba mieć oczy tak szeroko otwarte. Widzę go. Pewnie jest gdzieś w krzakach. Mam cię! Bardzo to nie jest ten, ale mamy go. Dobra, jest żarełko. Mało, bo mało, ale... Idę faja. Możesz czekać w biurkę? Operację? Nie trafiłem. Trafiłem! Trafiłem, trafiłem, mamy dwa króle. Będzie żarcie, będzie żarcie. Dobra, idziemy amciusiać. Kelvin jest w tą stronę. Nie wiem, czy trafiłem. Chyba nie. Trafiłem!
ale elegancko. Nie mam takiego złego cena. Jesteśmy na maksa zmęczeni. Jadliny są w stronę. Czyli jeżeli chodzi o polowanie, to czasem po prostu warto się zatrzymać. Taki skoczny. Chyba się do dziupli? Ja wam przeszkadzam w polowaniu. Bo wy mi przeszkodziliście. Jadł? Nawet coś z niego wyszło. Pytanie, czy nie ma ich więcej. Kanibale są irytujące. Gorsze jest to, że w krzakach oni widzą. Ja już nie. To mnie martwi. Myślę, że zrobimy sobie teraz jedzonko. Siadło? Siadło! Kurde, teraz tego jedzenia mam tyle, że naprawdę nie będę musiał jednak grzeć tych nóg i rąk. I łuk wcale nie jest złą bronią. To mi się podoba, ja ogólnie bardzo lubię łuki w grach. Wręcz uwielbiam. To zjedzcie sobie trochę tych jagód, przynajmniej troszeczkę. Jest Kelvin. Kelvin, co ty tu robisz? Czemu ty jesteś... tu? Chodź, Kelvinek, idziemy coś zjeść. Podobny cel jest już ciężej trafić. Znaczy, wiewiórki występują nawet w naszej okolicy, to trzeba o tym pamiętać. Dobra, to schowaj. Naprawdę. Ja chciałem tylko do bliska się dostać. Prawa ręka, noga, wszystko. Ale nie dzisiaj. Porzućmy trochę liści. Tu się hajtowało. Kelvinek głodny? Łódko czy rączka? Chyba nic. No i właśnie, patrzcie, tam było napisane, że możemy to dorzucać do ogniska, ale my tego nie możemy dorzucić do ogniska. Chyba że... na przykład, musimy mieć kamienie. Ale nie widzę, jak to mogę zrobić. No, trudno jest. Wszystkie. Niam, 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 niam. Wygląda to jak noga jednak. Nie chciałem tego akurat, ale okej. Dobra, jest jeszcze śniadanko na jutro. Fajno. Sobie zjemy. Da się ugasić? Nie da się ugasić. Dobra, się pani. Napijemy się wody. Dosłownie aż na maksa wody. Ojej. A co do tych kamieni tutaj, to może jednak te małe są potrzebne. Może te małe są potrzebne do ogniska. Właśnie, kurde, nie. Tutaj w tym przewodniku naszym jest pokazane, że możemy zrobić sobie to ognisko za pomocą zwrócony ogień, papy plus kamień. Ale na logikę, Shiro, może to po prostu nie może się palić. Może to po prostu nie może się palić. Patyczki mam, patyczki. Zrobimy sobie kolejne ognisko gdzieś tu. Pyk. Pyk. Nie podpalaj.
Duży kamień? Tak. Wystarczyło po prostu, żeby nie było podpalone. Rozumiem, to jest wszystko. I może teraz, dzięki temu, możemy dorzucać to małe cudo. Myślę, że nie. No, naprawdę, nie wiem. Nie mam pojęcia, do czego to może służyć. Już wiem! Ale zobaczcie. Właśnie o tym mówię, że ta gra nas nie informuje o wielu rzeczach, które potem mogą nam sprawiać problemy, no bo... No niby jestem delikatnie, ale na przykład jak widzicie tutaj, no to tego nie widać, no. O, weź z kamienia dostaniesz. No musimy go zabić, bo teraz nam nie pozwoli spać. Ja chcę iść do kopalni jeszcze dzisiaj. Czy to jest kij do kopalni? Zy. Oczywiście. Czekaj. Podnieś ją i do ogniska. Ale ona się nie pali. A jednak się pali. Ciekawe, czy nam się chatka po chatka nie zajmie od niej. No to się zwłoki palą, ty nasz plankton się opala, świetnie. W sumie deszcz leje, on się opala. To jest bezproblemowy człowiek. Jeszcze jest niestety noc, ale widzę, że nie ma problemu z tym, że sobie śpimy. Nowy zapis. Dobra, to my teraz robimy. Idziemy na exploring. W końcu doczekaliście się. W czwartym odcinku idziemy zobaczyć, czy w deforeście opłaca się eksplorować, czy jednak te jaskinie będą mega puste i mdłe. Czy ja mogę jak człowiek się napuszczę bardziej? No właśnie, dziękuję. Senność mamy na maksa. Jedzonko nam się jeszcze nie zepsuło. No i elegancja Francja. Pierwsza jaskinia. Ty zostajesz tu. Weź przedmiot, oczyść. Zrób sobie przerwę, zostań tutaj. Zostań tutaj, a my mamy znacznik na północy. Zobaczymy sobie, co dają te znaczniki. Zaraz będzie droga, więc tym bardziej życie mamy. Więc już teraz się mniej delikatnie boję o to wszystko, ale nadal się boję. Jednak granie w koopie, a granie tak na singlu, to jest definitywna różnica, nie oszukujmy się. Jest definitywna różnica. Teraz jakieś patyki pozbieramy, czy coś. Poeksplorujmy trochę ten świat. I patrząc po tych rybach, pewnie też da się... oczywiście... Jezu, pająki wrzydliwe. Da się łowić ryby. Przynajmniej tak mi się wydaje. Cały czas prostą drogą i tam widzę, że jest jeszcze jaskinia obok. Ciekawe, co my byśmy w niej znaleźli. Mapa jest spora. Widzę, że nawet jakiś biom zimowy tam jest. W sensie, no, górzasty biom. W ogóle zauważyliście, jak ta gra, czy jak ta gra, ogólnie jak w grach zaabsorbowano, Boże Shiro, co ty gadasz? Zaabsorbowano słowo właśnie, na przykład biom i tak dalej. Jak to się fajnie przyjęło? Jelon! Narzekałeś, Shiro, że nie masz jedzenia. Dobra. Mamy jeszcze jedno mięsko. Idziemy na eksport, bo eksport jest teraz potrzebny. To jest ładna polanka. To mi się podoba. Dzień 5, 8.17, 8.18 nawet. Da się to zbierać? Nie. Z tego lecą tylko liście. Zaabsorbowaliśmy właśnie słowo biom. To jest bardzo ciekawe, bo nieraz jak tam pisze znajomymi, to się pytają na przykład, czy jest biom zimowy i tak dalej, nie? Ewentualnie jakie są biomy. Wcześniej to było dosyć niespotykane. Teraz coraz częściej. Teraz coraz częściej.
Rozumiem, że to jest jakaś góra. Gdyby nie było tak, że my tam wejdziemy i spotkamy jakiegoś mutanta czy coś, bo będzie tragedia. Z moim gameplayem i walką to z pewnością. Nie zapisałem gry. Chyba. A może zapisałem? Nie pamiętam. Chyba nie zapisałem gry. Dwa razy się przespałem i poleciałem. No ale cóż to, czwarty odcinek. Dopóki gra się nie poprawi, myślę, że z pewnością jeszcze zaistnieje ogólnie u mnie na kanale The Forest, czy Sons of the Forest. Na pewno zaistnieje jedyneczka w koopie. Myślę, że i dwójka również. Ale jak się już trochę poprawi. Co my tu mamy? Ktoś już jest blisko. Nie wiem, czy to jest tam na dole. Jest jaskinia, prawda? Jest jakieś bezpieczne zejście? Oczywiście, że nie ma. No nie, tędy nie zejdziemy. Virginia. No tu jest delikatny spadek, ale normalny wejście nawet. Co robi tam Virginia? Jakieś liście tam składała. Nie uciekaj. Się boi jak nie wiem. Co to masz w ręku? Daj to, co masz w ręku. Nie bój się. Ten padzida. A, okej. Okay. Nie zauważyłem tego. Butelka wódki. Dwie butelki wódki nawet. Schowaj tę mapę. Już wiemy, już nie pisz. Dobra, tu nic w okolicy niestety nie ma. Albo przynajmniej Shiro nie widzi. Po prostu musimy na górę wlecieć. Myślałem, że to będzie jaskinia jakaś, ale nie, to tutaj wyłącznie jakiś nasz przyjaciel. Próbujemy dziada odciąć. Rozumiem, że właśnie po tu jesteśmy. Ja tej linii nie zauważyłem. To nie on wisi. Nie! Kurwa, delikatnie dalej. Chciałem tylko sprawdzić, gdzie on wisi. Nadal nie rozumiem, co ta Virginia tutaj robi, w sensie, jak ją oswoić, czy się da ją w ogóle oswoić. Możemy, nie wiem, dać jej kawałek mięsa, czy jagody, nie wiem. Questy dla niej robić. Tu jest. Ja tego nie zauważyłem, to jest dziwne. Lina i wszystko. Dobra. Ty co? Chyba się nie zabiłem. Latarka! Ja pindole. Jak ją włączyć? Jak nie działa? A ona już była włączona. Dychaj. Umieraj. Mamy lokalizator GPS, tylko co on daje? Czy my możemy... Tak, chyba wiem. My dzięki temu możemy chyba sobie zaznaczyć na przykład domek. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest ten lokalizator GPS. Nogi. Tu jest lokalizator GPS. Tak. Tu możemy sobie lokalizatory zrobić. Świetnie.
Good for you. Bierz się kiedy do łapy, idziemy do jaskini. Zostało już 25 minut odcinka. Rozumiem, że tam jest dalsza część tego wszystkiego. Stawcie mnie, bo stańcie po gębie. Jakbyście mi wchodzili w paradę, żaden by nie ucierpiał, a tak? Co chwilę jakiś trup. To jest niepoważne. Z drugiej strony tu ładne jeziorko. Ej, naprawdę te krajobrazy są piękne tutaj. Te krajobrazy są piękne. Tylko co z tego, że jak ta gra jest pusta. Osobiście przynajmniej tak mi się wydaje, że ta gra jest pusta. Mam takie odczucia. Gra nadal nie odpowiedziała na moje problemy, które miałem. Gdzie ty jesteś? A dokładniej mówiąc, dlaczego ten koleś na początku nas nie zabił? Kim on był? Kolejny znacznik, a w znaczniku pewnie jaskinia. Mamy latarkę przynajmniej, więc teraz będzie lepiej nam to eksplorować. Cool. No i pytanie, czy zgadłem, czy to jest jaskinia. Nie, to nie jest jaskinia. Nie wiem, co to jest, ale okej. To są urządzenia geodezyjne, ale co one tutaj robią? I co my tutaj musimy zrobić, bo to też jest bardzo ważne. Rozumiem, że tu coś jest. To żywice do drukarek. Do drukarki nie mamy. No właśnie, może ta drukarka by coś zmieniła. Ale naprawdę nie wiem, co ja mam w tym punkcie zrobić. Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. No trudno, nie ma, to nie ma. A, tu trzeba kopać, przepraszam. Okej. Tu trzeba kopać. Jest następna jaskinia. Jest Kelvin. Nie wiem, czy my tam jeszcze dotrzemy dzisiaj, ale może, może. Akurat to jest koło naszej bazy, więc... myślę, że to nie problem. To prawda, tak jak wspominałem, trochę na ryzyku lecę, ale... do odważnych świat należy. Albo do głupich. Do głupich to prędzej. Nie wiem, nie, jest 11.04, myślałem, że się noc robi. Już by wodo spadł. Ja, żeby to strumyk tu. Dużo jelonki. Ale tu nie ma dostępu od kiedy do broni, to jest drama. Nigdy ile jeleni. Co tu się stało? Część elektronicznych już drukowała mnie fajnie. Leki, o, aktor się ucieszy. Szpiądeka. Kurde, ja w to po prostu nie wierzę. Kanibale jedzą z puszek. Nasz bohater nie potrafi puszki otworzyć. To jest żart. Spokój się. W tą stronę. Już sobie idę od was. Nie irytujcie. Czemu tak się zrobił duży ten ekran? Tu
jelonów, trochę muchomorów. Zarąbiście. Tylko, że musimy iść przez lasę i drogą. Ale mordę wydarła. Nie wiem, czy ciała nie znalazła. Opa. Kerwin siedzi w chałupie. Chociaż widzę, że on tam maszeruje co chwila. Zostaw mnie, nic ci nie robię. Teraz będziecie kolejnego opakiwać. Po co wam to? Póki mutantów nie ma, to czuję się bezpieczny. Dobra, lekki odpoczynek. Ja widzę, że te jelenie w teorii da się bez problemu polować. To trzeba cierpliwości, ja na odcinku nie mam czasu zbytnio na cierpliwość. Jeżeli chcę wam coś po prostu pokazać, no to niestety muszę, to muszę zapierdzielać, żeby jak najwięcej zmieścić w tych 4 odcinkach i żeby zbytnio nie przymulać. I to jest właśnie też problem z nagrywaniem tej serii, bo tutaj, no, przez jakiś okres czasu nic się nie dzieje, ale ja też nie mam zbytnio czasu, żeby wam nagrywać tych odcinków. Kurwa, przestań. Baranie, buraku cukrowy. Nie mam czasu zbytnio, żeby wam ścinać te fragmenty, no bo wiadomo, jakbym zrobił 3 godziny materiału, to faktycznie może te 45 minut bym wam jakoś skleił. Ale no niestety nie mam czasu, żeby na odcinek poświęcić aż 3 godziny. Ło. Patrzcie. Zegarki. Pewno tureckie. Dobra, jakimś cudem dotarliśmy. Korci. Nie trafiłem. Została. Może się wykrwawi. Wiem, że niestety... Nie, naszych strzał już nie odzyskamy. W sumie na 2 strzał. A nie, nie, to nie była strzała. No niestety. Łucznikiem to ja nie zostanę. Czy dostała? To jest kamień. Dobra, nie wiem gdzie jest ta strzała niestety. Ale ja mam cela dzisiaj, no. Najmniej tyle. Zawsze jakieś mięsko. Tylko szkoda, że tego jelonka nie utłukliśmy do końca. A i usłyszał nas chyba. No tamte się nie wykrwawiły niestety. Więc ruszony. Można je tropić. Cały czas go widzę jeszcze. Wiem, że teraz odchodzę od tej jaskini, ale zaraz jeszcze wejdziemy spokojnie. Kurde. Tam jest. Widzę cię. Chcę przynajmniej jednego upolować, taki klasyczny styl. Tam jest. Powlec w krzaki. Nie widzę go. Nie, dobra, chyba jednak to jest strata czasu. Dobra, nie ma sensu. Kiedy indziej po prostu. Tylko się trochę z tego miejsca niestety oddaliliśmy. Ale już wracamy. Nie martwcie się, spokojnie. Tylko jakieś inwentory. Lewy. I 2 patyki. 4 kamienki.
Ja chyba słyszę... Słyszę tych pojedów. Gdzie to strzały się, nie trzeba martwić. Ale łuk to co weź. Można chyba już coś zjeść powoli. Granat na przykład. Da się to obrócić? Nie chciałem guidebooka. Nie, akurat mamy jeszcze 15 minut na zwiedzenie jaskini, myślę, że spoko. Jak zwykle krzykacze. No nie atakują, to jest śmieszne. Ja sobie po prostu biegnę. Jesteśmy w sumie blisko bazy. Mógłbym nawet teoretycznie pójść zapisać grę, ale myślę, że to nie jest potrzebne. Jak zginiemy, to zginiemy. Jakoś się zbytnio martwić nie będę, przeglądać przez ostatni odcinek. Przynajmniej na daną chwilę. Dobra, tu jest ten lokalizator. My tu nie byliśmy? To są jacyś ludzie. Tu nas nie było na pewno. Chodzimy do jaskini, kochani. Widzicie, nawet śmieszne, czy śmieszne. Fajne jest to, jak my wchodzimy do tej jaskini i tak dalej. Naprawdę jest to ładnie zrobione. Ja się do tego nie mogę przyczepić. Ale to myślę, że 5 minut przed zakończeniem odcinka zrobię wam takie moje podsumowanie, co w ogóle myślę o tej grze. Takie całkowite, mam nadzieję, szybkie i bezbolesne. Jaskinia jak jaskinia, na razie pusta. Jest jakiś włas. Jedzenie. Uła! Co to jest? Daje to jedzonko, fajne. Możemy się nachapać trochę. Też lodówek się nie da niestety otwierać. Mąka. Zbieraj. Kurde, a ja tak głodowałem. A tu tyle żarcia było. To tyle było żarcia. Mięso i ono nie spleśniało? Dobra, włącz tą latarkę. Coś mi się wydaje, że jednak to będzie potrzebne. Już nic nie ma. Mam nadzieję... Strzał... Bełty do kuszy! Dobra, ale chyba to wyłącz. Myślę, że może znaleźć tu coś interesującego. Nazywamy to artefaktem pierwszym. Może być powiązane z tą kostką, którą znaleźliście, chłopaki. Ktoś tu strzelał z kuszy. Ktoś tu strzelał... No i właśnie widzicie. I co ja mam teraz powiedzieć? Początek do dupy i to strasznie. Do not leave freezer door open. Ok, czyli nie zostawiajcie otwartych drzwi do lodówki. To jest lodówka. Rumba! Już po rumbie. Sobie chłopaki wiszą. Wszystko niestety się rozmroziło. Dawaj bekonu. Ale nic poza tym. W lodówce nic nie ma specjalnego, no ale tu jest jeszcze... Aha, nie wejdziemy tym razem. Czyli czegoś nam brakuje. Aha, jedzenie tylko na dzisiejszy
Event wieczorny. No to raczej wam nie wyszedł ten event. Dobra, nic tu więcej nie ma. Czyli tak, reasumując, to by ci się przydało, chłopie, bierz to. Bierz to, chłopie, bierz. Bierze, okej. Torkiem. Nic tu więcej nie znajdziemy. Wchodzimy stąd. Ale fajnie. Fajnie znaleźć takie rzeczy. Trochę jedzonka ogarnęliśmy sobie. W tą latarkę. Czyli... dużo tu nie znaleźliśmy, ale przynajmniej nie umarliśmy. To o tyle dobrze. To o tyle dobrze. Czyli tak, głównym tak naprawdę teraz problemem to jest znalezienie karty do tamtego przejścia. Witaj wolności, witaj świeżości. Tu już byliśmy. Rozumiem, że karty niestety nie znajdziemy. Gdzieś koło ciebie? Coś? Nic? Tamte chodzą sobie buraki cukrowe jedne, no. Dobra, wracamy do Kelvina. Ja się was już w ten sposób nie boję, jak mi tak jumpscarujecie. Zauważyłem, że jak wystarczy, że biegniesz, one się nie dogonią. Wystarczy jak zabiegniesz, to coś powiedział, to składnie, Shiro. No, żeś powiedział, Shiro, to bardzo składnie. No to żart jest sporo, tylko naprawdę trzeba kostka C4. Można by było z tym poszaleć. Można by było z tym poszaleć. Dziwne, że na tej wyspie w sumie nie ma żadnych dzików, żadnych wilków, niedźwiedzi, nic, zero, nul. Nie ma drapieżników innych oprócz tych cholernych kanibali. Które w sumie zrobiły się miękkimi pipami. Nasz pseudodomek. Rzeka jest w sumie bardzo płytka z tej strony, można by jakiś mostek zrobić przy okazji. Przy okazji chatkę po chatkę dokończyć. O, już nie przesadzaj. Jest i Kelvin, siema Kelvin. Co tam, jak tam? Chyba będziesz mógł z nami już chodzić, wiesz? Trzymaj plecak. Tak naprawdę to nie. Kelvin... Dom. Wiem, że go muszę wyrzucić. Chyba nie. Weź, wyłącz mapę. C, B. B się włącza budowanie. Serduszko, jaskinia. Dom. Gdzie tylko chowasz, okej. Okay. Chcę to upuścić. Czemu nie mogę tego upuścić? K, L, J... R się włącza latarkę, chyba. Q, E, R... T, Y, U, I, O... I to nie. P, też nie. F... G, omijam. H, J... K też nie, Z, X, C, V, B. B się włącza cutting booka. N, M się włącza mapę. Powiedzcie mi, jak ja mogę to wyrzucić i gdzie ja to mogę wyrzucić, bo ja naprawdę nie widzę takiej opcji. Ja mogę Kelvinowi na przykład włożyć to w tyłek? Nie mogę. Czy jest tu w opcjach jakiś klawisz do wyrzucania? Odrzuć G. Weź biegnij, zdemontuj C. Przyrząd. Czemu tu nie ma nic? Damy na ten klawisz. Nadajnik GPS M. Krótkofalówka T. Obróć w prawo, w lewo, śpi, zapisz, pomij S.
Reset? Nie wiem, nie chcę się wybrać. Wartość reset? Nie. Wybierz wsteczną nowej konstrukcję, umieść C. Zmień kategorię torby? Nie. Tutaj też nic. Tutaj nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Spaliła się kobitka. Jak klikam teraz ten klawisz, to mi się włącza mapa. Ale naprawdę nie wiem, jak mogę umieścić ten znacznik. Nie mam pojęcia, serio. Nie wiem. Totalnie nie wiem. O, da się przybliżać i oddalać. No, no, no. To jak tutaj to zrobić? Co ja zabrałem? Tu jest dach niedokończony, naprawdę? Mamy dziury w dachu. No to jaja są po prostu. Nie wiem, serio. Próbuję coś z tym zrobić, ale nie mam pojęcia, co bym mógł z tym zrobić. To nie mogę. Gdzie nie mogę. Znacznik noszę przy dupie. Nie wiem. Prawym nie mogę tego użyć. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Lewy, prawy, alt, control, nie wiem, żeby coś może się pokazało, jak stanę. Że mogę to gdzieś przyczepić, nic, zero. Zero. Dobra, moi drodzy, na tym sobie skończymy niestety. Ale jeszcze, jakie są moje przemyślenia co do tej gry? Zmarnowany potencjał. Totalnie. Zmarnowany potencjał dobrej gry. Na sam początek. Czy ja tutaj mogę to włożyć w tyłek? Nie mogę. Ale wiecie co, na sam koniec jeszcze. Próbuję to zrobić, ale nie obiecuję, że ją jeszcze dogonię. Chyba jej nie dogonię. Szybko biega. Zmarnowany potencjał gry, moim zdaniem. Możliwe, że w koopie lepiej się w to gra. Tego pewnie już niestety nie jestem. Zabiegnie. Tego już niestety pewny nie jestem. Ale moim zdaniem, jak będziemy tak przyzwalać twórcom na robienie takich rzeczy, to się nigdy nie zmieni tak naprawdę, jeżeli chodzi o wydawanie gier. Jesteśmy przyzwyczajeni do Early Accessu, gdzie twórcy po prostu zbierają sobie wszystko. Próbujemy. Tego na pewno nie zrobiliście nigdy. Dobiliśmy dziada. Akurat na sam koniec. Żeby było co oglądać. Virginii już z nami nie ma. Została zamordowana na sam koniec odcinka. Ale jak widzicie, nic się w sumie z tym nie stało. Da się chyba bez niej grać. Bez żadnego problemu. Czy ją mogę potwiertować jeszcze? Niestety chyba nie. Tego twórcy nie przewidzieli, że ją będzie chciał ukryć. No trudno. Twórcy zmarnowali potencjał, oszukali wręcz kupujących, wydając produkt, który naprawdę biega od rzeczywistości. Ich tłumaczenie, że nie zdążyli i tak dalej, nie chcieli słuchać śmierdzenia graczy, że znów przez swoją premierę, dla mnie są brednie. Bo jak mnie patrzycie, rok temu już miała być, z tego co pamiętam, premiera Sons of the Forest i twórcy normalnie wiedzieli, w jakim stanie jest gra. Wiedzieli, mimo to znów na pół roku przesunęli premierę. Nie wiem, czy oni myśleli, że przez pół roku zrobią grę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale widać, im się nie udało. Widać, im się nie udało i dostaliśmy produkt, który dostaliśmy. Czyli po prostu pusty świat, niedopracowany świat, zbugowany świat, piękny świat. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, o animację, jeżeli chodzi o SI tych mutantów i ogólnie kanibali, to ogólnie naprawdę bardzo fajnie. Udźwiękowienie też bardzo ładne. Nie mam się do czego naprawdę przyczepić. Tutaj świetną robotę zrobili. A jeżeli chodzi o samą mechanikę gry i o to, jak ona chodzi i jak ogólnie
takie filsy z tych skryptów, które są pomontowane tutaj, no to to jest dramat. To jest dramat. I ja wiem, że niektórzy powiedzą, że o 120 zł, nie, tam było chyba 30 dolarów w ogóle. Nie pamiętam naprawdę, nie pamiętam, to było 2 dni temu, czy 3. To za taką grę, czy to jest dużo? Myślę, że dla ucznia na przykład, nie wiem, szkoły, to może być dużo. I produkt ten definitywnie nie spełnia wagi gry. I jak będziemy tylko tą grę zachwalać, ja widzę, że ona ma świetne recenzje na Steamie, naprawdę nie rozumiem tego. Nie rozumiem, jak można dawać tej grze tak świetne opinie. Atomic Heart w tej chwili dla mnie jest znacznie lepszą grą. To prawda inną, ale lepszą. I bardziej zasługującą na lepsze opinie niż Son of the Forest. Możecie mnie nazwać ruskim agentem, co tam sobie chcecie i tak dalej, naprawdę. Dla mnie definitywnie Console The Forest jest niedopracowany. Spróbujmy go jeszcze robić. Tutaj i tak już kończymy. Zobaczmy, co się stanie, jak zabijemy buraka cukrowego. O ile się go da zabić. Da się go zabić. Da się go zabić. Wyróżnęliśmy wszystkich. Wyróżnęliśmy wszystkich. Na razie, omo. Się prześpimy, zobaczmy, czy coś się stanie, jak się prześpimy. Co leżą tam dalej? Rozumiem, że leży. Trochę dziwnej pozie, ale póki jeszcze ciepły. Póki jeszcze ciepły. Moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli coś się zmieni w aspekcie Sons of the Forest, oczywiście na pewno wrócimy. Myślę, że to jest dobry czas, żeby zająć się jedyneczką, przejść ją spokojnie i dopiero wrócić do Sons of the Forest już po jakichś aktualizacjach. A tymczasem dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!